Tak więc witam wszystkich w dzisiejszym takim suplemencie do pełnego filmu. Przedstawię w sumie jeden sprzęt, który robiłem chwilę temu, skończyłem. Był to tuner T9015, który jest sobie o tutaj i już gra. Chwilowo na warsztacie, ponieważ oczekuję na AT9115. Które wraca z renowacji w innym warsztacie. Natomiast no i tak jakby będzie to rozszerzenie programatora UKF po prostu ten tuner, ponieważ w tamtym ateku 3 stacje na UKF, no trochę za mało jest to. Więc tak. Natomiast teraz taki suplemencik, stwierdziłem, że jeszcze nie było, a może się zrobi. A mianowicie tak, Chińczyk. Z tym, że jeszcze potrzebuję mieć jeden rekwizycik. Już mam. Do badania. Oczywiście tak. Jest to chiński tester. I jak sama nazwa wskazuje, jest to tester, a nie miernik. Więc wskazania, jakie on powie, to no, odbiegają od tego, co mówią mostki RLC. Typu na przykład na tym testerze mamy w sumie jedynie pojemność, jakiś tam faulos w procentach, może opływność i ESR, i w zasadzie to tyle. No, w takich lepszych miernikach, w sensie mostkach pojemnościowych na przykład, pojemnościowo i indukcyjne, to są w sumie też rezystancyjne, czyli w tych mostkach RLC, mamy, jak już mamy pomiar koncentratora, to mamy przy kilku częstotliwościach oraz tam jeszcze to potrafię pokazać, tangens kąta stratności, kąt fazowy między napięciem i prądem i takie tam różne rzeczy. Natomiast teraz przetestujmy sobie takie kondensatory elektrolityczne, które to były w tym tunerze i zobaczmy, czy trzeba było je wszystkie wymieniać. Tak więc na pierwszy rzut oka, czy na pierwszy rzut oka, na pierwszy strzał idzie Elwa, 1 mikro, tutaj sobie zobaczę, żeby było, o, autofokus nie ostrzy, tutaj może wyostrzy, o, 1 mikro na 63 V. No i powinien mieć do 4,5 Ohma. Według tego, to się kompletnie ostro się rozjechało. Powinien mieć 4,5 Ohma. Zobaczymy, ile ma. 1 względem trójki. Ok. Odpalamy nasz teścik. Mam wynik 7 ohmów i 3 w zasadzie mikrofarady prawie. Faulus 10%, no tabelkę przekroczył, pojemność to powinny mieć chyba plus minus 20%, czyli od 1 mikro, no to jak 10% z tego, no to jest 100 nano, nie? No to powinien mieć maksymalnie 1200 nano albo 800 nano, a tu mamy 2900, więc ten kondensator jak najbardziej nadawał się do wymiany. Czyli zrobię sobie, że tu będą takie, co zostaną, tu, a tam po prawej stronie będzie wymiana. Czyli ten na pewno wymiana. Drugi kondensator. Cyk. Zagnę nóżkę. 220 mikro na 63 V, czyli 220 mikro na 63 V mniej niż powinien mieć jakoś 0,1. Czyli lepiej, żeby miał mniej niż 0,1. Oma seru. No i testujemy sobie. I mamy 0,18. No tak nawet 221, czyli pojemność jest ok. ESR, no. No nie jest 0,2, ale też nie jest 0,1. Faulus też nawet niezły, więc ogółem ten no tak po środku. Tak po środku mógłby zostać, natomiast mógłby zostać. Jest ok. Tak trzeba być zero-jedynkowy. Teraz tak, następny kondensator. Tutaj
47 mikro na 16 i 47 mikro na 16. Jeden ohm maksymalnie. Cyk. Jeden, cztery, 61 mikro, 47, czyli to 50, on by jeszcze, ESR ma powyżej jednego, on powinien mieć jeden, on ma lekko powyżej jednego, no, widny mógłby zostać, bo to elfa. Teraz tak, 220 na 16, 220 na 16, 0,3. Prawie 300, czyli tutaj plus 2,2% SR 0,5, a powinien mieć, to było 220 na 16, 0,3. No, odbity jeszcze mógłby być. Kondensator Iskra, 1 mikro na 100 V, 1 mikro na 100 V, 8,5 dopuszczalne. Dobra, lecimy 8,5. Cztery i cztery. Pojemność prawie dwukrotnie większa. Faulus taki nawet, SR taki nawet. Możemy zostawić. Teraz drugi, podobny model. Taki sam model. One pracowały już w bloku małej częstotliwości w tunerze i bodajże jeszcze gdzieś w jakimś innym bloku. Też chyba tam w tunerze gdzieś były. 4 i 2 całkiem ok jest. One były i w torze radiowym właśnie, tak sobie teraz przypominam, i już później w MC tam na wyjściu. Na wnętrzu wyjścia też jest ok. Takie wartości są dopuszczalne, więc... Możemy mieć max 8,5, 4 i 3, też ok. Też pojemność mają zwiększoną o 50% w zasadzie. Tu mamy co teraz? 4,7 mikro na 40 V. 4,7 na 40, to tu jest 4,7 na, to weźmiemy tutaj 2,2, tu jest 3, więc pomiędzy 2,2 a 3, żeby miał. Pięć i sześć. Odpada. To już jest za duży ESR. No też pewność była już odjechana. No to musimy odwrócić. Teraz bodajże 100 mikro na 10. Nie, 220 na 10. 220 mikro na 10 V, 0,6. No ma 0,6, Faulus. Ok. Kondensator teraz 1000 na 25, 1000 na 25 mm 0,08. Zero, 18. Powinien mieć ten, czyli no ma te 1000 SR, odbity by był.
Tutaj mamy 220 na 16. I tutaj 0,3 powinno być 0,65. SR jest zawyżony, ale pewno się zmiarę dobra. Ale z drugiej strony faul trochę już duży do wymiany. Autofokus się ustawił, jest ESR 0,15 kilo. Jeszcze raz sobie zmierzę. Coś się mu ten ESR 1,3 220 na 16 0,3 też już do wymiany. Następny kondensator 100 na 40, czyli robimy tutaj, czyli takie no 0,3 musi mieć, może mieć maksymalnie. Zero 52, dużo, trochę za dużo. Mikro pół. To bym mógł jeszcze zostać w sumie. Dwa na 40. Pomiędzy 2,4 a 4,5, tak żeby 3 miał. Do wymiany. Na 6,3, czyli to będzie 100 na 10, w sumie 1,2, maksymalnie 1,2, pojemność w miarę ok jest. Jakiś wynik szczapy wyszedł, jeszcze raz. Czterdzieści siedem przy tutaj jest, powinno być 47,16, 1,14 faunus, no gdzieś na jakiś mało wymagający blok by się jeszcze nadał. Sto na 16, 0,7. Jest dobrze. To w tolerancji jeszcze. 10 mikro na 16. 10 mikro na 16. 8. Maksymalnie omów. 11. Wymiana. Cztery i 7 na 40. No to robimy 4,7, czyli to musi mieć pomiędzy 2,2 a 3,0. Za dużo. Jeszcze raz 2,2 a 3,0.
Znowu za dużo. To jest 1 mikron na 100. On może mieć 8,5. 3,9. Dobra. Dalej iskra. 1 mikro. Jeden mikro na 100 V to jest, tak? Tak, 1 mikro na 100 V, 8,5. Dobry. I ostatni. 10 mikro na 16. 10 mikrofarad dokładnie na 16 V. No i tak, 10 mikro na 16. 8. Omów ESR powinien być, ma 9,8 za dużo. Okej. Okay. Tak więc tu damy Chińczykowi się jeszcze trochę podładować. Natomiast czas na podsumowania. Te kondensatory jeszcze mogą być. Natomiast te są do odrzutu. Głównie to są LV małe pojemności oraz tutaj 220 mikro i tu jest 100 mikro. Chociaż ten był taki na skraju, że w sumie to by można było go zostawić, ale go dałem akurat na prawo. Natomiast takiego samego drugiego dałem akurat na lewo, bo miał trochę lepsze parametry. I tak, moje pojemności z tej firmy Iskra są lepsze od małej pojemności ELF. To zostało dowiedzione po prostu tym testem, bo tu odrzuciłem małe pojemności z ELF-y, a tutaj małe pojemności z Iskry zostały, więc ogółem tak. No i też te duże pojemności, jeśli nie są jakieś, jeśli są wylane, jeśli trzymają pojemność, to w sumie też mogą być odbity, więc generalnie czy trzeba było wymienić? No tak w zasadzie, jakby tak policzyć, ile ich tych kondensatorów jest. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, nie. 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, tu jest 15 przyjętych, natomiast odrzuconych jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 na 10, czyli w zasadzie, jak tak w zasadzie, można zrobić takie obliczenie matematyczne, ile ELF należało wyrzucić. Czyli tak, 15 było dobrych, 10 było złych. Razem ich było wszystkich 25, więc tak jakby 15 z 25 było ok. Natomiast tutaj tylko było 10 z 25 było ok. Podzielimy to przez 5 wszystko, więc mamy 3 piąte, czyli 0,6, czyli 60, czyli 60% było ok. To nam powinno wyjść 40%, więc to dzielimy na 5, to mamy 2, to na 5, to mamy 5, to są wychody na 40. Czyli 60% LV było dobre, a 40% LV nadawało się do wymiany. Tak więc tak wygląda statystyka przeprowadzona na podstawie tego tunera T915, w którym okazało się, że 60% ELF okazało się jeszcze trzymać swoje parametry, natomiast 40% okazało się być do wywalenia, więc można powiedzieć tak prawie, że zakończyć tak mniej więcej wychodzi to tak pół na pół prawie. Więc czy wymieniać, czy nie, no zdania są podzielone. Ja na przykład jak robię dosyć grube remonty, to po prostu już wymieniam wszystko jak leci, jeśli chodzi o elektrolity, bo tu mamy statystykę. Na jeden sprzęt 60% tylko trzymało mi parametry, a 40% zostało do... zostanie po prostu zutylizowany. Tak więc
No, wiem, że pomiary tym testerem mogą budzić wszelkie wątpliwości, bo nie jest to jednak profesjonalny mostek RLC, tylko takie coś do testowania. Natomiast jakieś tam spojrzenie na sytuację nam to dało. Okej, tak więc to by była jakby część takiego suplementu do filmu, takiego dodatku. Natomiast teraz zapraszam już na część główną, poświęconą Amplitonowi AT9100. Tak więc witam już w części właściwej tego filmu. Ten film będzie dosyć długim filmem, ponieważ chciałbym zawrzeć w nim całość prac, które będę musiał wykonać przy Amplitonerze AT9100. Jest to amplituner, który trafił do mnie w ramach takiej dużej serii sprzętów od jednego klienta, którego w sumie pozdrawiam, no i też dziękuję. Tak więc teraz przyjrzę się najpierw stanu zewnętrznemu. Określę stan zewnętrzny tego amplitunera, zobaczymy, czy jest on kompletny. No i później będzie taki przewodnik po środku. Tak więc teraz rozpakuję go, no i zobaczymy, jak jest wizualnie. Więc klient tutaj wybrał wariant pełnej takiej renowacji, w sensie renowacji w sumie elektroniki. No bo tak, panel całkiem nawet ok jest. Gałki troszeczkę się już spowiały, natomiast one są akurat do malowania na czarny mat i je można pomalować. Jeśli chodzi o wszystkie przyciski, to tak, no wciskają się, wyłączają, włączają. Antena ARC, programator odbija, no tutaj jest OK. Przełącznik podzakresów krótkich mechanicznie również jest sprawny. Załączanie głośników i power. Niezasłuchawkowe OK. Teraz zobaczymy sobie na skalę. Skala się przesuwa. Potencjometr działa łagodnie. Tu też łagodnie, tu też łagodnie. Tu jest taki trochę ociężały. Selektor przełącza. Nieduży luz na ośce. I teraz tak, zobaczmy sobie, jak on wygląda od tyłu. Tak więc mamy i nasz amplituner od tyłu. Tutaj została zdrapana przez kogoś tam numer. Szkoda, bo by się przydał do katalogu. Najwyżej trzeba będzie gdzieś tam nabić numer seryjny w środku. Tutaj mamy tak, phono, czyli na gramofon. Tutaj bezpiecznik sieciowy, wyjścia głośnikowe. To, co mi się nie podoba w amplitunerach serii AT, to jest to, że po prostu jak się da za duży przewód, to on może dotknąć radiatora, no i może być boom. Aczkolwiek raczej te przewody daje się krótkie, przez co one tutaj nie stykają, natomiast jest taka możliwość. Mamy wersję 9100, więc mamy jeszcze tutaj DIN-y i tutaj mamy cincze. Natomiast w ATK 915 jest chyba, nie wiem, czy jeszcze nie jest jeden DIN, czy nie, czy już wszystko jest chyba na cinchach. Jeśli chodzi o tutaj o wtyki, znaczy o gniazda antenowe, to mamy koncentryka 75 ohmów, albo symetryka 300, albo OM. I jeszcze mamy antenę ferrytową. Tu jest zabudowane trafo, które wygląda jak zasilacz z ATX-a. Przynajmniej mi to tak przypomina. Ponoć to miało mieć większą skuteczność ekranowania, przez co ma to być po prostu lepsze. Nie wiem, zobaczymy. Tak więc tak, przejdziemy teraz do środka. Zobaczymy środek. I tak, rozpocznijmy może od bloku mocy. Bezpieczniki nowe wymienione, gniazda oryginalne, niektóre rezystory wymieniane, konstruktory elektroniczne wymieniane. Na jakieś ciągi, o Jezus Maria. Tutaj coś tam też było zmieniane chyba z tym. Jeśli chodzi tak, nowe PR-ki,
Krzem zmieniany, rezystory też tu były wymienione niektóre. No ten Elwa niewybulona. Jeszcze mostek jakiś, chyba to był większy, mi się zdaje. Chyba. Tutaj jest płytka fal krótkich, całkiem ok. Tu scalaki nie na podstawkach. Szkoda, można byłoby ten. O, tu L1203 czasami się trafiał A244D. Jeśli chodzi o głowice, tranzystory oryginalne tutaj są. Tutaj cewki L4, L5 są zbliżone do siebie, ale nie dotykają jeszcze. Można tak robić, fajna praktyka. Poprawia to trochę pracę tej głowicy. Wykruszone tutaj kondensatory, wyłamane trochę niechlujnie. Może to się też by i poprawiło później. Natomiast tak, ogółem kondensatory Elwy oraz Iskra. Tutaj można sobie spojrzeć na przedmachniacz, tam widać pod spodem trochę, może też nawet tutaj. Ogółem też Elwy. Tak więc ogółem tylko zostały chyba zmienione, tylko został chyba tutaj robiony blok mocy, ale to ja go zrobię i tak po swojemu. Ok, no to co? Rozpoczynamy demontaż całej zabawy. Tutaj wylepki z tyłu to chyba nasi tu byli. Trzeba będzie to poprawić. Jest trochę niechlujnie przyklejone, ale trzyma się, więc może nie będzie aż tak źle. Tutaj odpada trochę z tej strony. Nie wiem, wlepki do poprawy podklejenie. Ładna płytka. Tutaj też widać, że ktoś był, ponieważ to powinno być zaczepione o to, a nie jest. Żeby był zachowany tak zwany cable management. Jeszcze tutaj zapomniał tego też tutaj dać, ale to i tak będę musiał wyjąć. Ok, tak więc rozpoczynamy demontaż tego całego. Najłatwiej jest zacząć na początek od demontażu bloku mocy, czyli tego, oraz później jeszcze tunel. Albo najpierw tunel, a potem blok mocy. Jakoś tak. Później, jak już mamy zdjęty tunel, zdjęty blok mocy, to tak zwana płytka PKF-u, czyli płytka krótkich fal. Czy tam przystawka krótkofalowa, jakąś taką to ma nazwę w serwisówce, i na samym końcu mamy nasz przedwzmacniacz. Tak więc rozpoczynam demontaż. Może zacznijmy od tego bloku mocy. I teraz tak, tu musimy to odczepić. Tu musimy jeszcze odczepić też to. Wyjąć kostkę tą. Drugą również. Drugą kostkę również. Wypiąć sygnał z przedwzmacniacza.
Czekaj, tutaj wypiąć zasilanie. Okej. I blok mocy w mniej lub bardziej finezyjny sposób już nam wyjechał. Jestem tak trochę zakurzony. Natomiast co my tu mamy? Tranzystory oryginały. BDP 285, 286 CM i my wstawiamy ON tam 2N3, 4, 9N i 8,8. Tak więc to idzie na demontaż. I następnie płytka tuner. To musimy odpiąć przystawkę od fal krótkich. No i tak. Musimy tak odkręcić tutaj wsporniki do trzymania tutaj tych przewodów. Tutaj i tutaj. Mosiężne śrubki. Ok. I tak, od razu tu już nam wypada taki wspornik. To nie możemy go zgubić. No i teraz tak, z przodu śruby, w zasadzie wkręty mocujące, są co chwilę. Tutaj jest jeden. Znajduje się w miarę w równym położeniu. Jeden jest na porządku, na środku i potem na końcu. I jeszcze tu jest jeden obok wskaźników.